Powiem wam, że po pierwszym przesłuchaniu debiut Piołun, który tutaj obok mnie stoi, mnie nie porwał. I w sumie kompletnie nie wiem dlaczego, oczywiście standardowo, jak to ostatnio bywa, debiut przesłuchałem na Black Metal Promotion na ich kanale na YouTubie. No ale dobrze, słuchajcie, jak to się stało, że jednak ta płyta tutaj stoi? Bo ją kupiłem. No to zaraz wam opowiem, jak to się stało, że kupiłem ten krążek. Debiut zespołu Piołun, zatytułowany Rzeki Goryczy, to jedna z takich gorętszych premier jesieni, która jest promowana przez Malignant Voices. No i Malignant Voices to jest wydawca, który w swoim katalogu nie ma ani słabych zespołów, ani słabych płyt. Więc myślę, że już pojawienie się Piołun w rozpisce zespołów i wydawnictw Malignant Voices daje do zrozumienia, że to jest solidny album. I ja też z takimi nastawieniami do tego albumu podchodziłem. I powiem wam, naprawdę kompletnie nie wiem, jak to się stało, że po pierwszym przesłuchaniu stwierdziłem, no spoko i w sumie tyle. I mało brakowało, bym tę płytę odłożył, w sensie ten filmik na YouTubie, na kiedyś tam jeszcze sobie sprawdzę. Ale ja mówię, kurczę, no ludzie piszą, że jest dobre, dam jeszcze jedną szansę. I wydaje mi się, że albo jestem głuchy już, albo się starzeję, albo gdzieś byłem mega rozkojarzony, bo przy drugim odsłuchu już było zdecydowanie lepiej. A po trzecim już mi bardzo dobrze ten album siadł, na tyle dobrze, że po prostu go zamówiłem. Czy Piołun kojarzy mi się trochę z zespołem Manbrynę? Powiem wam, że tak, tylko chyba nie do końca wiem dlaczego. To znaczy, chciałbym wam wytłumaczyć, ale nie wiem dlaczego. Po części może są to takie skojarzenia luźne, a może po prostu w tej mojej chorej głowie coś się uroiło. Piołun gra black metal i nie boi się melodii. Nie znaczy to jednak, że wszystkie historie opowiedziane na tym albumie skupiają się właśnie na melodii i są prowadzone przez melodię. Cały czas jednak Rzeki Goryczy nie starają się budować swoje opowieści, opowiadać swojej historii, bazując na brutalności czy agresji. Powiedziałbym, że starają się to robić, bazując na klimacie. A klimat bardzo często budują takimi otwartymi riffami i riffami, które budują taką szerszą przestrzeń. Ta przestrzeń, mam takie wrażenie, ma wydźwięk nieco majestatyczny, a jednocześnie taki tajemniczy i wydaje mi się, że to właśnie sprawia, że ten zespół, ten debiut kojarzy mi się trochę z debiutem Manbrynę. Są też momenty, gdzie ta melodia jest taka zlana, ona jest nie do wyłapania i w tym momencie najczęściej zespół stara się budować klimat i opowiadać historię, wprowadzając słuchacza w taki nieco specyficzny trans. A wiecie, co sprawiło ostatecznie, że się z tym albumem, że tak powiem, polubiłem i powiem wam, że przez 2 dni bite nie mogłem się od niego oderwać? Od chociażby fragmenty takie jak ten. Trudno jest na tym albumie znaleźć i pokazać takie konkretne, jakieś najlepsze fragmenty, bo mam wrażenie, że ta płyta płynie.
płynie właśnie w taki sposób, jak w tytule Rzeki Goryczy. Trudno powiedzieć, żeby Piołun tym albumem wybijał się jakoś na polskiej czy zagranicznej scenie, żeby był jakiś mocno innowacyjny. Absolutnie nie. Wydaje mi się bardziej, że on czerpie pełnymi garściami z innych już dokonań, więc rozumiem doskonale takie uwagi, że no, ta płyta nie jest rewelacyjna, wiecie, niczym nie zachwyca, bo wszystko to już było. I to prawda. Wszystko w zasadzie to tutaj się słyszy już gdzieś kiedyś było. Ale czy to źle? Moim zdaniem nie, bo płyta jest albo dobra, albo chuj. W tym wypadku mamy oczywiście pierwszy scenariusz, więc wszystko jest na miejscu. Debiut Piołun to kawał solidnego black metalu, który powinien większości z Was dobrze wejść. To znaczy ja Was nie namawiam, że musi Wam dobrze wejść, bo możecie mieć zupełnie inny gust niż ja. Szczególnie, że ja też czasami mam zupełnie inny gust niż Wy, co jest logiczne, bo na tym polegają gusta ludzi. Natomiast nie chciałbym w Piołunie więcej melodii, bo ta, która jest, w zupełności mi wystarczy. Więcej melodii było i jest w debiucie Gołoleć i tam mi to bardziej pasuje. Wydaje mi się, że Piołun na kolejnych wydawnictwach może pójść w nieco innym kierunku, poeksperymentować, spróbować gdzieś iść po jakąś większą innowacyjność, ale jednocześnie nie musi, bo na taką muzykę też jest zapotrzebowanie i taką muzykę też ja chcę słuchać. I jak widzicie, też chcę kupować takie płyty. Od momentu, kiedy kupiłem ten krążek i przyszła paczka z Malignant Voices, to debiut Piołun zakręcił się w odtwarzaczu moim dobrych kilkanaście razy i myślę, że przynajmniej jeszcze kilka, a nawet kilkanaście się zakręci, zanim odstawię go na jakiś czas na półkę, żeby sobie później do niego wracać. Kawał solidnej, dobrej płyty, wartej przesłuchania. I powiem Wam, że podobno warte zaobserwowania są moje social media i warty... autopromocja. I warty zasubskrybowania jest ten kanał. Jeśli macie ochotę, zapraszam, zachęcam, będzie mi miło. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie.